trwa drugi dzień turnieju, piątego turnieju międzynarodowego Szachy bez granic, Sokółka 2017, w którym bierze udział 103 zawodników, w tym 27 z Grodna z Białorusi, dwóch z Litwy. Jest to dwudniowy turniej podzielony na trzy grupy. W grupie A grają najlepsi, w grupie B, w której jest około 60 osób, jest właśnie grupa mieszana do rankingu 1600, no i grupa C całkowicie początkujący szachiści, którzy jakby to jest pierwszy taki turniej na kategorię. Walczył o puchary, które ufundowali nam burmistrz Sokółki i dyrektor ośrodka sportu i rekreacji. Walczył o nagrody pieniężne, w grupie A o nagrody rzeczowe, w grupie B, C, w grupie C także były pominki. Jest to turniej ogólnie pod patronatem burmistrza Sokółki i dyrektora ośrodka sportu i rekreacji. Popularność turnieju rośnie, jest to dobry termin widocznie do rozgrywania tego turnieju. Ludzie lubią przyjeżdżać do Sokółki, tutaj mają poczęstunek, kawę, herbatę, ciasta dodatkowo. Myślę, że dobra formuła rozgrywania turnieju, taki dwudniowy turniej, jest łatwiej zorganizować niż na przykład wyjazd na 3 dni. To są to szachy klasyczne, na których się kategorie zdobywa i na takim turnieju taka liczba osób jest dużym sukcesem. Dodatkowo właśnie mamy podpisaną umowę z klubem Dworec Grodno, stąd też liczna grupa zawodników z Grodna. Wszystkie informacje są na stronie luxorient.pl. Ogólnie nasza strona działa dosyć aktywnie, jest fanpage na Facebooku. Wszystkie informacje, na wszystkie informacje szybko odpowiadamy. Telefonicznie jak najbardziej, też telefon jest podany, także osoby zainteresowane graniem, trenowaniem w szachy, zachęcam także do kontaktu i zapraszam.